Cześć, siemanko, z tej strony Jazgos i witam was w kolejnym odcinku z serii Sonic Frontiers. Bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Powiem wam tak, w poprzednim odcinku dostaliśmy się do bossa, ale dzięki swojemu tak jakby zapisowi wróciłem troszeczkę, ze względu na to, że no tamten odcinek totalnie mi nie wyszedł jeden. Pokonałem już tego bossa, ale tyle pauz co było. Tyle razy, co się zdenerwowałem i tak dalej, że stwierdziłem, że wolę, powiedzmy, cofnąć się. Bo tu mamy przede wszystkim tak, do pogadania z Knaxem tutaj, do przejścia tutaj chyba ten poziom, jeśli się nie mylę, i jest również tutaj poziom do przejścia. Także chciałbym to wszystko najpierw porobić, a później dostać się do bossa, tak jakby, nie? Żeby nic nie ominąć. Tak samo mamy tutaj, już mieliśmy odblokowaną tą mapę, ale odblokujemy ją jeszcze raz. Ale gdy teraz właśnie tak wracałem, właśnie troszeczkę musiałem odblokować, gdy wracałem tu z tych wysepek, tutaj, zauważyłem, że tu jest przecież nasza koleżanka, a bardziej rywalka. Także let's go, pogadamy z nią. Czekaj, właśnie zgubiłem, gdzie jestem. A to jest, dobra, zaznaczę sobie ją, żeby wiedzieć, o, to jest. Porozmawiajmy z nią. Może ma coś ciekawego nam do powiedzenia. Z jednej strony on jest niby wrogiem dla nas, ale z drugiej strony znowu nas nie atakuje jakoś z potworami ani atak i tak dalej, tak jakby. Again. Do not interfere with my work. I don't even know what work I'm interfering with. Look, just take a second to tell me who you are, what's going on, and why you look like you want to smite me on the spot. That is irrelevant. Knowing, not knowing. It will change nothing. There is nothing you can do. Huh. Aha. No to fajnie, dużo się dowiedzieliśmy. Wiecie co, ja sobie jeszcze tak poszukam szybko na mapie przy was. Czy tu gdzieś jeszcze ona nie występuje? Bo wydaje mi się, że możliwe, że jeszcze gdzieś ją spotkamy. No możliwe, że tu jak odkryjemy tą część mapy, ale teraz wybierzemy się w tą stronę. Najpierw pogadamy z Knaxem. W sumie wiecie co? Why not? Spróbujmy jeszcze raz tego bossa pokonać. Ja jestem chętny. Zawsze każde takie trenowanie jest spoko. Już naprawdę zaczynam coraz to lepiej czuć tego Sonika. Także jest ok. No, to chyba bodajże W trzeba naciskać. Dawno też nie. Tak jest, W. Dawno nie. Nie pykałem. Jako nie biłem się z tym tak jakby bossem. Mamy teraz nowe umiejętności jeszcze na dodatek. A i przyznam się wam, że mam wyłączone. Wyłączone autokombo. Dobra, teraz będzie troszeczkę trudniej. Jak widzicie, prawie udało się nam wygodna strzała pokonać. Raz się chyba udało na strzała. A to wtedy właśnie było autokombo i teraz ja muszę sam po pierwsze kombinować, a po drugie sobie radzić. Dobra, to nas goni. To mi akurat nie przeszkadza. Aha, wiedziałem, spodziewałem się tego. Muszę zwrócić teraz uwagę, gdzie to leci za nami. Kurde blaszka, no. Ale przypał. Nie, spadłem. O nie, nie, nie. Niedobrze. I z wszystkich ringów, co miałem, żebym się pozbył wszystkich. O nie, proszę cię, nie bądź taka... wyhamować. Nie mogę. Teraz przyspieszamy i atakujemy. Zawsze pierwszy każdy atak Sonic zauważyłem, że robi właśnie te kule, nie? Dobra, pomijamy. Poczekajcie sobie troszeczkę. Słuchawki muszę ściszyć. Tak mega głośno jakąś grę. Dobra,
No i lecimy. Myślę, że już więcej raczej w tą noc meteorytów nie będziemy mieć. Mi się wydaje chociaż. W miarę się mi udało wrócić do tego, no bo przyznam się wam szczerze, że ten zapis miałem z bardzo dawna. Ale udało mi się jako tako troszeczkę wrócić, jak już wiem co, gdzie, jak robić, no to dlaczego by właśnie nie skorzystać z tego. Teraz nabijamy jeszcze poziomy. Ale Sonic napędzie, a nie ty się opierniczasz. Także tędy zawsze nie biegliśmy. Teraz już. O nie, sumo nie chcą się bić. Niemniej tak tutaj, kurde. O. Mogę uciec z niego? Dobra, mogę uciec. Co? Tędy pobiegniemy. Nie wiem, czy to akurat dobra. Nie, no znowu tutaj. Nas będzie chciał wysnajpić, ale się mu nie uda. Dobra. W sumie już się też nie chcę za bardzo napierniczać. Ze względu na to, że. No, bez sensu to jest akurat. Już w którymś tam odcinku poprzednim chyba się z nim właśnie biliśmy. O, namierza nas, ale nie namierza nas, dobra. Tak, jesteśmy tutaj. I teraz tędy. Chyba, jeśli się nie mylę, tak jest, to jest Knax. Czy już możemy z nim pogadać? Super, o to właśnie chodzi. Bo mega chcę poznać jego tą historię, co, jak, gdzie, o której, po co, no to jest ciekawe po prostu. Look at the size of this. What do you call it? Satellite dish? It's for communications, right? Yeah, I've seen all sorts of crazy high-tech, ancient tech across both islands. How can something this old be this advanced? It's sturdy too. I punched it. It didn't move at all. Yeah, Nux, don't punch the ruins. Once I find Tails, maybe he can use them to figure out what happened here. Hey, I already discovered that it's sturdier than anything we've encountered. I don't think this material is from this world. No i super, fajnie. Czyli Knox, poza tym, że jest sobie duchem, czy tam jest uwięziony między cyberprzestrzeniami, to jeszcze napiernicza w ruiny. No ciekawe, ciekawe się zapowiada. Następny jest tutaj. Ale zanim tam pobiegniemy, lecimy szybko jeszcze tutaj z tą próbą cyberprzestrzeni. Ach, nie wiem czy mi się uda ominąć, bo tu chyba mamy, no właśnie. Spróbuję go jakoś ominąć, ale nie obiecuję, że się uda. Hoppa, tędy. Fajnie, że te się tak jakby porobiły. Można się łatwo przemieszczać między tymi punktami, tak jakby. Czekajcie, gdzie jesteśmy? Tutaj, a ja bym chciał... Nie w tą stronę? Zobaczymy, czy tam się da w jakiś inny sposób dotrzeć. Nie, dobra, czyli tędy jednak, dobra. Czy tu? Się też nie uda. Może oszukamy trochę system. No bym chciał zrobić tą próbę cyberprzestrzeni. To mnie na pewno ciekawi. Tędy chyba się będzie mi łatwiej dostać. Czy nie? I tak muszę obok niego przejść, i tak muszę obok niego przejść. To niedobrze. A w sumie on mi nic nie robi aż tak, także dobra. Trader! A może go pokonajmy, żeby mieć spokój. O, szala już zaraz, na dzień dobry. No cały czas napędzie. Teraz już nam nic nie zrobisz. A my ci zrobimy dużo. A nie, teraz widzicie, patrzę. Ani raz, nie ten.
bo wiem, że na jednej z trening mapy było właśnie, żeby przytrzymać Q i... Zresztą to miał być lewy przycisk myszy. Dobra, może coś też źle zrogarnąłem. Chodzi mnie. Nie, ale tam... Rozpoczyć. Dobra, to lecimy teraz tutaj. Widzę tego, gdzie jaka jest, szczerze mówiąc. A to kończymy. O. Aha, spróbuj ponownie, no tak, bo nie mieliśmy już ringów, dobra. Czy aha, on jeszcze będzie cały? A dobra, to pierniczę tam. Chcę co? Wywalaj, to już nie chcę walczyć. To jest jeden z przyjemniejszych bossów, bo on nie zadaje obrażeń ani nic, a ja mógłbym, ale nie chcę. Nie chcę się z nim już więcej bić, bo mi szkoda. No naprawdę, Sonic? Do góry, szap, hop. Super. Pewnie w tej próbie. Nie pamiętam, co tu trzeba było. Pomijam to wszystko. Żeby was po prostu nie zanudzić. A, czyli w powietrzu możemy robić ten. Dobra. Omijamy. A nie, to chyba była jedna z tych gorszych. Aha. Dobra. Dobra, dlaczego mi Sonic w tą stronę uciekać, co? Powiedz. Ja bym chciał, żebyś tu zaatakował. Aha. Już na dzień dobry gubimy ten gwiazdkę. Przepraszam was za taką ciszę, ale wyjątkowo nie ogarniam, o co tutaj chodzi. Mamy punkt. A tej pierwszej nie mamy zdobytej. Właśnie widzicie? Już dobrze wiedzieć. O ludzie, będzie ciekawie. Nie widziałem teraz tej. To jest ciekawe, no jako, wiecie co, tak jak się to powoli... Wróciliśmy tam dzisiaj scenik, dziękuję. No w sumie mieliśmy tą gwiazdkę, dobra, to jest chyba już jedna z ostatnich. Mam za dużo... No spacji, nie? No albo tego, te pendo. Chyba tak. A, nie ogarniam, wybaczcie. No patrzcie, jak nie napędzie, to na czym? Cholera jasna. Hej, nie ogarniam tego, nie? Sorry, wybaczcie. Nie wiem. Czy się mam cofnąć? Nie. A, nie, no ja się cofam, patrzcie. No właśnie. To ludzie. To jest... Tak dla mnie jeden z bezsensowniejszych. Dobra, nie wiem, po co użyłem znowu tego... Okej, mamy.
tu i tu. Dobra. Ja cię. To jest niemożliwe, nie? Dobra, to musimy tylko tą. Nie zrobię na pewno tu czasówki. Czasówka to tu jest, będzie chyba chora. Ale mógłbym zrobić, żeby zdobyć te wszystkie ringi, więc powtórzymy to. To jest pierwszy ten ring, tak jakby ciężki do zdobycia. To jest zaraz na tem. Jeśli się nie mylę oczywiście. O, on jest tutaj chyba. Nawet. Tu i tam. Dobra, mamy. To teraz to doprowadzić tylko do końca. Nie wiem, jak oni sobie tu wyobrażają, że ja tu zrobię im minutę 30. Znaczy minutę. Dużo rzeczy mijam. To jest moim zdaniem niemożliwe do wykonania, minuta 10 na SK. Ale to, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie musi się nikt z nim zgadzać, no właśnie. Jeśli jest taki ułomem za przeproszeniem jak ja. To tak to potem jest. No tutaj. Tutaj. No, myślałem, że nie złapię. Nie no, w sumie byłoby to ogarnięcie, jakbym tak lepiej to ogarnął. Ale nie chcę już próbować. Minuta 20 jest dla mnie, kurde, satysfakcjonująca. To robię tak samo jak poprzednim. Na poprzedniej wyspie, tam chyba dwie lokalizacje, jakby nie zrobiliśmy chyba czasówki, albo jedną, jeśli się nie mylę, ale to wydaje mi się, że już nie jest aż tak konieczne. Ze względu, jak widzieliście w poprzednim odcinku bodajże, no tak, w poprzednim odcinku byłem prawdopodobnie u bossa już, to jesteśmy w stanie dojść do bossa, a tak naprawdę mogę sobie to już darować. Dobra, ile mamy? Nie, chcę już z tobą walczyć, proszę. Czemu to jest takie troszeczkę irytujące? Chcę ringi pozbierać, bo ringi akurat mi się przydają. Tutaj. Lecimy. No i minąłem się jeszcze z tym, naprawdę. Dobra. Let's go. Wydamy stąd. Ile jest? 18 minut. Dobra. To jeszcze zdążymy się, tak mi się chociaż wydaje, przetransportować może tego Knaxa. Tam będzie w cholerę daleko, ale przez te polecimy cały czas. Wydaje mi się, że jesteśmy to w stanie ogarnąć. Okej. Zaraz trzeba przeskoczyć obok. No tylko, że trzeba umieć trafić. Zacznijmy od tego. Dawaj, napędzie Sonic. Dawaj. Lecimy, nie śpimy. Masz przyjaciela do uratowania, a ty co? I no wiem, że już na pewno, że jeśli przejdziemy do bossa w następnym odcinku raczej, to zrobię wam bossa i zaczniemy już nową mapę, ze względu na to, że no już raz tego bossa pokonałem, wiem już, o co w tym chodzi. Nie chciałem tego tak robić, ale uwierzcie mi, naprawdę te miałem co chwilę przerywane nagrywanie, co chwilę się o coś gdzieś zadenerwowałem. Także no nieprzyjemnie wam by się to oglądało, moim zdaniem. Jeszcze czterech tych potrzebujemy, naprawdę? Dobra. No i tak jak mówię, no pogadamy sobie teraz z Knaxem. Tylko nie, czy nie chcę teraz. Tutaj. Okej, a ja bym chciał. O, tylko czy ja spadnąc na dół nic się mi nie stanie? Nie. Cieszę się, Sonic. Kurde, cieszę. Zespadł. Dobra, jak, co nas tu przeniesie? Gdzie nas przeniesie? Opa.
gdzie nas przeniesie? Do napisu spróbuj ponownie. Kurde, uwielbiam. Uwielbiam ten napis. Nie wiem, czy wam się też wydaje, że on jest taki po prostu jakiś... taki inny, taki... Już mi nawet nie... to nie... Dawaj, nawalamy triki. Już mi nawet to nie... jakoś... nie przeszkadza specjalnie. Także... lecimy. Musimy gdzieś zdobyć... 4 te... Może z nich, jak ich pokonamy. Wow, no dlaczego ty tak robisz, Sonic? Dobra. Czy was się da więcej zamknąć? Nie. Tylko jednego. Nie, no dałoby się was więcej. Wow, co to był za super atak? Jak ja to zrobiłem? Jesteśmy w stanie pokonać tak i tego też chyba tak będziemy, co? Dobra. Lecimy z ostatnim. Też się tak zrobię. Wow! Już ogarnąłem chyba. No musi być ten i przeciwnik jakiś. Wow, ale już mi się to zaczęło podobać. I w dół. Co nam to da? Expa. Dużo expa. Gdzie tu mogę coś zdobyć? Ja bym potrzebował więcej tych medali. A to nie jestem w stanie teraz zdobyć. Proszę, gdzie są jakieś medale? Widzicie gdzieś, widzowie? Prawda, Sonic? Okej, okay. Chcesz biegnąć po ziemi, to biegnij. A tu jest metal, już to widzę. Czyli muszę gdzieś tutaj wyskoczyć. Dobra, czyli jeszcze jeden. Gdzieś tu, tam jest jeszcze jeden, ale tu bym musiał się dostać tędy. A żeby tędy się dostać, muszę iść tędy. Dobra. I on znowu mi. Super. Nie. Z kim? A, shark. Dobra. Kij z tego sharka. Ja na przykład nie chcę bić, także... Po was przepraszam też, że to tak tyle trwa. Ale naprawdę, ja się nie chcę teraz już za bardzo z tymi bossami bić. Goni mnie? Myślę, że mnie goni, co czas tak muzyka się utrzymywała. Chcę gdzieś zdobyć jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Mi się tylko wydaje, że jeszcze jeden medal. Chyba byliśmy, nie? Także tu raczej nic nie będzie fajnego. Tak, bo to był szmaragd. O ludzie. Powiem wam, że ciężkie to jest, żeby coś ogarnąć. Aha. Widzieliście to? Sonic się zablokował oś kawałek tego. Say what? Aha, widzicie? To są słodziaki. To nie wiem, czy gdzieś jakoś nie idziemy. Idę mu zrobić młyn z 4 liter. Czy my tu nie idziemy w stronę końca gry? Czy mi się tylko wydaje? Pokażcie to. A nie, dobra, to jest ta mapka do odblokowania. Dobra, to już nawet wiem jaka. Okej. Okay. Szkoda, że to nie idzie tam. Dobra. Dawajcie, robimy parowanko. Przy okazji sobie odblokujemy ten, zrobimy nawet dłuższy odcinek. Ale ja chcę jeszcze w tym odcinku pogadać z Knaxem. Chyba, że daruję sobie to i po tym parowaniu.
No, możemy tak zrobić, że po tym parowaniu zakończymy odcinek i widzimy się już w następnym. Także odblokowaliśmy mapę. Jak widzicie, tu jest już główny knaks, który nas tak jakby potrzebuje. A my chcemy jeszcze tutaj. Tylko że głupie jest to, że jest to zaraz z tym, tak jakby tutaj pokazuje. No nic, ale jeszcze na pewno pobiegniemy tutaj. Także to nam pokaże, jak jeszcze nie odblokujemy całej mapy. Także to i tak nas czeka jeszcze dużo przygód z Sonikiem. Także przygoda będzie trwała. Może się jeszcze uda jakoś w inny sposób. Dobra, myślę, że to jest medal. Znaczy był medal, ale nie wiem dlaczego w sumie go nie wzięło. A? Dobra, to jest kolejna patrzcie część mapy. No, aha. Ja D naciskałem zamiast tego. D zamiast kuje. No patrzcie, widzicie, tu też nas nie było. Więc kolejną część mapy odblokowaliśmy. Wow. Ale ta mapa jest duża. Mega duża. Dobra, to już będzie na tyle w tym odcinku. Powiem, dzięki, że oglądaliście w ogóle ten odcinek do końca, jest mi naprawdę miło. Pamiętajcie, by zostawić suba, łapkę w górę oraz komentarz, również mi będzie miło. Z lewej strony wam się ukazuje poprzedni odcinek ze Sonika, z prawej strony jakaś po prostu inna seria. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, cześć!